czy znacie państwo Henryka Melcera Sztawińskiego? To nasz ziomek, człowiek z Białołęki, tutaj się urodził, na białołęckim Marcelinie, a jednocześnie był człowiekiem światowego formatu, znany w całej Europie i nawet poza jej granicami. A tego człowieka niezwykłego dla Białołęki odkrył dr Michał Piekarski, który jest ze mną, również mieszkaniec Białołęki, żarania od wielu pokoleń. Dr Michał Piekarski mówi, że Białołęka właśnie dzięki Melcerowi ma swojego Chopina. Czy rzeczywiście Melcer może być Chopinem Białołęki? Ja myślę, że dla tej części Warszawy na pewno może być rozpoznawalną postacią. Tak jak dla Żelazowej Woli rozpoznawalny jest Chopin. I zwłaszcza kiedy ta obecnie dzielnica Warszawy, która się bardzo dobrze rozwija, nie ma takich postaci historycznych, zwłaszcza ze świata kultury, to jest bardzo dobrym pomysłem. Oczywiście tutaj porównanie z Chopinem może nie do końca będzie właściwe, ale na pewno jeżeli chodzi o urodzonego muzyka w okolicach Warszawy i na pewno to, że potem był związany z Warszawą, też współtworzył kulturę muzyczną tego miasta. No i poza tym pianista, fenomenalny pianista, tak jak Chopin. Tak, tak, także tu oczywiście wiele bliskich jakby cech, za to takim kompozytorem, który był w podobnym wieku jak Melcer, to był Ignacy Jan Paderewski. Zresztą obaj uczyli się u tego samego profesora Leszetyckiego w Wiedniu. I tutaj możemy powiedzieć tak, że Melcer jest zarówno takim Chopinem dla Białołęki, jak można powiedzieć takim też Paderewskim dla Białołęki. Zwłaszcza, że uważam, obaj byli równie utalentowani jako pianiści i jako kompozytorzy. Także z różnych przyczyn tak się stało, że o Paderewskim pamiętamy, no bo był też politykiem, za to o Melcerze już nie, co też wydaje mi się przyszedł czas nadrobić. Tym bardziej, że Melcer zrobił kapitalne rzeczy, nie tylko w sferze artystycznej, muzycznej, ale też edukacyjnej. Michał Piekarski stworzył kapitalną wystawę, która odkrywa dla nas, dla Białołęki, ale też i dla całej Warszawy, ba, dla całej Polski, dla świata Henryka Melcera. Zbiera to wszystko, czego dokonał, a te dokonania są naprawdę imponujące. I tam się nie tylko przewija Białołęka, ale różne ważne, najważniejsze w tamtym czasie, a mówimy o wieku XIX i początku wieku XX, miasta Europy. I to wszystko będziecie mogli poznać, będziecie mogli zobaczyć, kogo tutaj ta ziemia wydała na wystawie, którą przygotował Michał, a która się odbędzie, która zostanie otwarta w Noc Muzeów. Noc Muzeów z Fundacją AWE na Białołęce 15 maja. My jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bo właśnie na Marcelinie, gdzie Melcer się urodził, i w gospodarstwie Majlertów, historycznej rodziny, która po dziś dzień te tradycje rolnicze Białołęki kontynuuje. I właśnie tutaj, przy okazji otwarcia wystawy, odbędzie się wyjątkowy koncert, na który wszystkich Państwa zapraszamy. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. To jest właśnie to miejsce i to, że ono istnieje po dziś dzień w podobnym charakterze jak w czasach Melcera, to jest już unikalne. Ponadto Majlertowie osiedlili się tutaj 10 lat po przyjściu Melcera na świat, także to w bardzo bliskim czasie. A z tymi terenami właśnie z Marcelinem związana była jego matka, pochodząca z rodziny Bochenków, do których wtedy należał majątek Marcelinie. Za to wtedy parafia była w Tarchominie u świętego Jakuba, tam był ochrzczony, także możemy powiedzieć, że no, tak jak przywołaliśmy Chopina, to Kościół świętego Jakuba w Tarchominie będzie takim białołęckim Brochowem. Możemy te porównania... Wow, chciałoby się powiedzieć. Tak. Wow. To jeszcze powiedzmy może, kto wystąpi w czasie koncertu, bo będą to rzeczywiście wyjątkowe zjawiska i niepowtarzalna okazja, żeby posłuchać właśnie tutaj, u Majlertów, w Rysinach, w przepięknym anturażu, w plenerze wyjątkowej muzyki. Wystąpią muzycy, absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ale też nie tylko. Wystąpi Celina Koc, która będzie grała na skrzypcach, Grzegorz Skrobiński będzie grał na fortepianie, Gabriela Machowska też wystąpi właśnie na tym instrumencie, Witold Żołądkiewicz, baryton, solista Polskiej Opery Królewskiej. No i jeszcze będzie na finał utwór chóralny. I to w białołęckim wykonaniu, chciałoby się powiedzieć, bo chór AWE, który działa na Białołęce od 1939 roku, razem z przyjaciółmi z Filharmonii Narodowej pod batutą Barbary Chijewskiej wykona niesamowity chóralny utwór Melcera, balladę Pani Twardowska, do słów samego Adama Mickiewicza.
będzie diabelsko, będzie Mefistofeles, będzie pięknie, cudnie. Koniecznie Państwo przybywajcie, a żeby wziąć udział w tych wszystkich wydarzeniach, żeby poznać dokładnie Meltzera, żeby dowiedzieć się jeszcze wielu, wielu ciekawostek od Michała Piekarskiego, żeby obejrzeć świetną wystawę i wysłuchać tego koncertu, musicie Państwo wejść na stronę fundacjaawe.pl i zarejestrować się, zabukować sobie miejsce. Wstęp wolny, bardzo gorąco wszystkich zapraszamy. Zapraszamy do Białołęki.